Siemano, siemano i z tej strony Meksikano. Witam was w lesie, w mokrym lesie. Deszcze jakieś padają. Dobrze, że jeszcze nie ma, słuchajcie, że nie ma wilków. Ledwo skończyłem film, muszę odpocząć, stary. Dobra, to chuj ci w dupę, stary! Ja tu na deszczu, wilki jakieś! No i wyszliśmy na spacer przed chwilką, skończyłem nagrywać na ASMR las po deszczu, od jeziora do jeziora. Kto zainteresowany, może sobie spojrzeć na tą ciszę, jaka panuje w lesie. A o czym ja dzisiaj wam opowiem? A ja opowiem wam dzisiaj o swoim zwykłym dniu. A może jeszcze w bonusie dodam opowieść z wyprawy. Uwaga, z kim? Z Rudym do Energylandii. To właściwie to nie była wyprawa z nim, tylko on dojechał, ale to może później. A jak u Meksyka zwykły taki dzień się zaczyna? W tygodniu, bo już mamy weekend, piątek jest, można pakować walizy. Zwykły dzień u mnie się zaczyna od poranku i zdecydowanie od kawy i toalety. To jest podstawa. No i oczywiście odpalenia porannego komputera. No bo jakżeż by inaczej, bez komputera rano, żeby przejrzeć, kto tam co namazał, kogo wywalić, kogo zostawić, a komu odpowiedzieć. No więc przejrzenie waszych komentarzy z samego rana, z kawką, papierosek. Jest jeszcze chwila czasu, zanim zacznie się to, czego nikt z was nie lubi. Orka! I tak mija mi początek dnia, jakaś godzinka. Wstaję dosyć wcześnie, słuchajcie, nie? Wstaję dosyć wcześnie. Nie o 9, nie o 8, tylko dużo, dużo wcześniej. Więc mam tą godzinkę luzu. Specjalnie wstaję wcześniej, żeby sobie właśnie tą kawę spożyć. Bo ona tak smakuje z rana, że się w głowie nie mieści i pobudza mnie do życia i do działania. Potem znikam i nie ma mnie. Po tej kawie znikam i nie ma mnie. Nie ma mnie 8 godzin przynajmniej. I niestety, tak jak wszyscy, muszę swoje odrobić. Jak to się mówi, tak bym powiedział. No i jak kończy się to wszystko, to już jest grube popołudnie. Jest grube popołudnie, więc wracam szybko do domu, bo jestem głodny jak pies. Nie, czasami jest tak, że muszę ja też jeszcze ugotować. Różnie to bywa, w zależności od sytuacji i od dnia. Wracam jak pies głodny. Oczywiście albo gotuję, albo mam ugotowane. I znowu siadam do komputera i obecnie, bo wcześniej tego nie robiłem, przeglądam od razu szkolną, kanały podobne, bądź też czytam wiadomości, które dostaję od was, od widzów. Natomiast wygrzebuję coś, co mogłoby spowodować nagranie jakiegoś filmu dla was. Oczywiście, że tak, a dlaczego by nie? Natomiast słuchajcie, oglądam też inne kanały. I o tym też chciałbym wspomnieć. Oglądam Odyna, oglądam Kiki Świat, oglądam Corsira, oglądam Odyńca Seniora. Oglądam czasami inne kanały podróżnicze, których nazw nie pamiętam, ale jest przecież ich sporo. Kurwa, parasolka. Jest przecież ich sporo i dobrze o tym wiecie. Ci, co się lubują w oglądaniu podróży, bądź też sami podróżują. Więc tam o kamperach i nie o kamperach. Bardzo lubię, mówię, Kiki Świat. Fajnie on podróżuje, czy to z rodzinką, czy bez. Ale fajnie, podoba mi się. Podoba mi się ten taki styl. I to jest fajnie i fajnie się ogląda. On nie chodzi i nie objaśnia wam, w którym roku powstał jakiś tam kościół i ilu księży w nim siedziało, tylko po prostu ogląda, zwiedza i czerpie z tego radość. I to się fajnie ogląda. Więc oglądam też inne kanały. Oglądam oczywiście jakieś coś o sporcie. Czasami pana Pola, który robi dymy. I tak słuchajcie, ja moje popołudnie, wieczór, jeżeli coś zdążę wytrzaskać z kanałów
o szkolnej, bądź też o samego kanału szkolnej, to wtedy nagrywam. Nagrywam wtedy dla was film, co ja sądzę o tym, nie? Jakie jest moje zdanie. I to by było na tyle, wiecie? I co? I przychodzę do domu, tak jak dzisiaj, przychodzę do domu, bo już zaraz będę pewnie po nagraniu teraz. Przychodzę do domu, montuję film, wrzucam i dlatego to wszystko jest tak późno. Czasami, szczerze powiem, zasypiam w łóżku, a kiedy film się tam renderuje na YouTube'a, to kurde, potrafię zasnąć. I stąd czasami filmy o godzinie, słuchajcie, na przykład pierwszej w nocy. No bo wtedy się akurat wybudzę. Wybudzę się i myślę, o kurna, film się zrenderował, no to trzeba już go wrzucić. I tak mijają moje dni, słuchajcie. Więc czy one są inne od waszych? Ja mówiłem wam wielokrotnie, że ja jestem przeciętniakiem, takim samym jak większość z was. Muszę swoje zrobić, muszę swoje odrobić. Wiadomo jak to jest, jak to w życiu, bo coś trzeba jeść, coś trzeba... Kurwa, ten samochód też już nie jeździ na powietrze i na benzynę. Czasem coś trzeba naprawić i to wszystko, wiadomo, idzie w koszta, więc ja jestem takim samym człowiekiem jak wy w sumie. Niczym się za dużo nie różnimy. Tym tylko, że część publikuje tych swoich wywodów, myśli, bądź też jakichś skeczów z dupy wziętych, albo i nie z dupy, na YouTubie. I to tyle. I to jest tylko ta różnica, więc ja nie czuję się tutaj jakimś nie wiadomo kim. Moje miejsce jest w takim samym szeregu, jak i wasze. Bo gdybym jeszcze był bogaty, bardzo bogaty, nie mówię tu o pieniądzach, o szkole, takie pieniądze to nie interesują mnie. Bardzo bogaty, taki wiecie, majętny bym powiedział. No to może bym wtedy nosił głowę. Miałbym może pod sobą firmę, pracowników. I może wtedy bym był inny. Ale ja jestem takim samym zwykłym przeciętniakiem jak wy, jak większość z was. Borykającym się z problemami codzienności. A to, a to tamto, a to sramto. Jak to w życiu. I tak właśnie mija mój dzień za dniem. Kiedyś, słuchajcie, jak tylko i wyłącznie siedziałem na YouTubie, miałem kupę czasu wolnego, no ale to wszystko inaczej wyglądało. Były inne pieniądze, inaczej to wyglądało, no i miałem kupę czasu, aż czasami za dużo. Może było za nudno. Teraz z kolei jest za mało czasu. Nie wiem, jak to zrównoważyć, żeby było i tyle czasu wystarczająco, żeby... Patrzcie, ładnie. Super jest. Żeby było tyle czasu wystarczająco, żeby coś dla was nagrać, żeby nie lecieć, kurna, na wariata, ale też, żeby nie było tego czasu tak dużo, że człowiek nie ma co z nim zrobić. Bo bywało tak, słuchajcie, że naprawdę ja z tym czasem nie miałem co ze sobą zrobić, autentycznie. I tak to wygląda teraz, obecnie, na obecną chwilę. Więc czy ja się czymś różnię od was? Niczym. Niczym się od was nie różnię. Niczym kompletnie. Te same, podejrzewam, może nie te same, ale podobne problemy życiowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Ktoś tu zawiesił? Kromkę chleba! Albo nie wiem, co to zielone takie. No chleb! I kto to zje ten chleb zielony? No na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Nie jestem głodny. A teraz, słuchajcie, pomyślałem sobie, że przedstawię wam coś ciekawszego. Jak to było? Bo tam kiedyś gdzieś w jakimś komentarzu mi przeleciało coś właśnie o tej Energylandii i o Rudym. Jak to wtedy było? Jak to w tym wszystkim było? No to pamiętacie, ja zrobiłem wtedy trip. Trip bodajże pociągowy, pociągiem w stronę tam właśnie Energylandii. Energylandia była moim celem, potem chyba też Wrocław, Opole, Kraków, jakoś tak, albo bo ja tych kilka tripów miałem, więc mogę dokładnie nie kojarzyć, ale nie piłem jeszcze wtedy, ale mózg był tak jeszcze wykoksowany tym kurwa alkoholem, że sobie nie wyobrażacie, że jak to jest, że człowiek kurwa wielu rzeczy nie kuma, mimo tego, że już nie pił. No to były początki moje niepicia. Kompletnie mnie to teraz jak o tym myślę, to mnie cholernie zaskakuje, że jak to jest kurwa możliwe, że ja przecież wtedy nie piłem ileś już czasu, nie? Ale mój mózg jest tak, kurwa, był wtedy rozjebany, że kurwa, ja niektórych rzeczy
punkt kompletnie nie kojarzę. I czasami mnie to dziwi, jak ktoś coś powie i ja myślę, kurwa, zachodzę w głowę, ale przecież wtedy nie piłem, no jak to możliwe jest do cholery? Przecież bym pamiętał, a ja byłem, tak miałem zlasowany mózg jeszcze po tym alkoholu, że po prostu faktycznie niektórych rzeczy nie pamiętam. No i pojechałem na ten trip, słuchajcie, i to nie była wcale, jak ktoś mi zarzuca, wycieczka z Rudym w Energylandii, bo ponieważ fakt, z Rudym miałem jeszcze kontakt normalny. Całe to wszystko się zaczęło od tego, że oczywiście mieliśmy numery telefonów do siebie, więc Rudy się dowiedział. Dowiedział się, że ja jestem w Energylandii. Nie wiem, nie pamiętam, czy telefonicznie, ale czy ja zapowiadałem, ale w każdym razie się dowiedział. Kurwa, nie chcę mi się stąd iść, wiecie, tak ładnie jest. W każdym razie się dowiedział, że ja jestem w Energylandii i on mi zapytał, czy on może tam przyjechać, nie? Ja trochę byłem zaskoczony. Przyjechać i coś chyba nagrać, tak o jakoś, nie? No ja wtedy, słuchajcie, byłem trochę zaskoczony, ale kurwa, z braku towarzystwa, z braku laku, bo tak naprawdę byłem tam sam. Nie miałem samochodu, nie miałem prawa jazdy, nie miałem niczego. Nie było niczego i nie będzie niczego. Pięknie jest tutaj. Więc tak naprawdę... więc tak naprawdę co mi szkodzi? Poza tym mówię, kontakt był dobry, więc dlaczego by nie? Jeszcze on wtedy nie władał szkolną. No i ja, ale ja mówię do niego, że ja wchodzę do Energylandii. Wtedy bilet chyba stówę kosztował, czy ile. No ale kurde, grubo trzeba było zapłacić. Mimo tego, jak nawet jak dla mnie na tamte czasy, to był taki dosyć poważny wydatek ta Energylandia. I on powiedział, że nic nie szkodzi, że on zapłaci za tą Energylandię i on wejdzie. Nie za mnie, tylko za siebie. Bo ja już chyba byłem w środku. Ja już chyba byłem w środku, jak my się spotkaliśmy. I on... Ja mówiłem przy jakiejś karuzeli, czy jakoś... W każdym razie w końcu się w tej Energylandii w środku spiknęliśmy. No i oczywiście ja tam pokorzystałem z niewielu rozrywek, ale skorzystałem, wszędzie były kolejki. Bo ja muszę szybko gadać, bo mi zaraz, kurwa, padnie bateria. Rudy w ogóle nie skorzystał. Kompletnie. Właściwie wszedł tam i zapłacił pieniądze po to, tylko żeby się ze mną spotkać. Co też było dla mnie dość dziwne. Przecież mógł się spotkać trochę później. No ale w każdym razie do tego spotkania doszło. Potem żeśmy z tej Energylandii wyjechali. Pojechaliśmy do Wieliczki w celu zwiedzenia nie Wieliczki, tylko kopalni w Wieliczce. Ale ja stwierdziłem, że jest za drogo. Nie miałem tak wielkiego, szerokiego budżetu wtedy. Teraz też nie mam zresztą. I słuchajcie, no i stwierdziliśmy, że do Wieliczki ja nie wchodzę, bo jest za drogo. On ze mną coś tam jeszcze ponagrywał. Ja wiem, pamiętam, że komara ściąłem u niego w samochodzie. Nic mi nie dosypał, dupa mnie nie bolała, także luz. Nic nie było. Nic nie było wtedy. I tak spędziliśmy czas. Pamiętam, że poszliśmy na piwo zerowe. Do jakiegoś baru weszliśmy. Nie wiem, co tam było, nie pamiętam, zapiekanki, czy frytki, coś było do jedzenia, czy hamburgery, nie pamiętam już. W każdym razie wiem, że poszliśmy i wzięliśmy te zdrowe piwo, ja mówię, przecież to nie alkohol, mówię do Rudego, co ty się pękasz, mówię, to nie alkohol, kurwa, nie straj w dachy. Kurwa, ja nie wchodzę z alkoholem, tylko z zerowym piwem, tak jak to zerowe, to zerowe, no co, kurwa, nie ma alkoholu w tym. No ale oczywiście się tam właściciel przyczepił, że wchodzimy z piwem, tłumaczyłem, że to bezalkoholowe. Chyba nawet Rudy coś próbował tam wkrzesić, no suma summarum wypiliśmy je na zewnątrz, chyba czekając na to jedzenie, albo i tego jedzenia nie wzięliśmy. I tak, słuchajcie, właśnie wyglądała historia Energylandii. Więc ten, kto pisze, że byłem razem z Rudym, no to nie brzmi jednoznacznie, bo tak naprawdę to, słuchajcie, to Rudy do mnie przyjechał po to tylko, żeby coś tam ze mną nagrać, żeby pogadać. I to nie było planowane spotkanie na stopie dżentelmeńskiej, czy też na stopie biznesowej, a po prostu... zwykły przypadek, a raczej nie wiem, jak to nazwać, co to było. Po prostu zadzwonił, to powiedziałem, żeby przyjechał, jak ma ochotę wejść i płacić stówę za to, tylko po to, żeby popatrzeć, jak ja się tam na tych karuzelach, czy tam na tych różnych dziwnych, no karuzelach, no czyli chuj zwał, jak zwał.
się bawię, to proszę bardzo. No i tak to było. No i oczywiście chyba odwiózł mnie do Krakowa, z tego co pamiętam, a ja już z Krakowa. Chyba wtedy wróciłem do Białegostoku. Taka to, słuchajcie, historia. Ja was pozdrawiam, na szkole i nuda. Chyba, że teraz coś się pojawi. Nie ma o czym komentować. Więc stąd ten film i stąd też dzisiaj będzie ASMR od jeziora do jeziora przez mokry las. Pozdrawiam was, a teraz jest weekend. Czas odpoczynku, baletów, pijaństwa i wszystkiego, co, na co macie ochotę. I tego wam życzę. I'm gonna start my first letter.